Dzień dobry. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na vlogu. Na kanale literaccy. Chciałam pokazać, która jest godzina. Jest godzina... 8 rano. 8 rano. No, ale nagrywamy, bowiem znowu nasze drogi zawodowe muszą się rozjechać. Ja szybciutko uciekam do Wrocławia, Małgosia do pracy. Dla mnie to jest taki ważny tydzień, bo to jest tydzień premierowy. Was bardzo zachęcam do odwiedzenia Teatru Polskiego we Wrocławiu i zapraszam na spektakl Stara kobieta wysiaduje w reżyserii Grzesia Brala. Ja mam przyjemność pisać do tego spektaklu muzykę i grać również podczas tego spektaklu. W tym vlogu pokażemy Wam trochę jeszcze tego teatru, ale z perspektywy Małgosi, która odwiedziła mnie zresztą i z Zuchą, i z Tolą. No dobra. Ale oprócz tego, jak zwykle najważniejszą częścią tego filmu będą książki. Ja podczas tego filmu będę czytał książkę Marcina Pilisa Cisza w pogrance. Mamy 1943 rok, mamy pogranicze Polski i Białorusi, mamy miłość między dziewczynami z Polski, a młodym chłopakiem z Ukrainy, który niestety jest w bandzie UPA. Mamy też perspektywę lat 60. i perspektywę lat współczesnych. Dla mnie te tematy są niezwykle ważne. Oczywiście dla wielu z nas są to tematy kontrowersyjne. Natomiast każde spojrzenie na tamten czas, na tamtą sytuację konfliktu jest bardzo, wydaje mi się, ważny i cały czas bardzo potrzebny. Trzeba o tym mówić. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak pan Marcin na to spogląda, jak to opisuje. On napisał wcześniej dwie książki, które mi się obiły o uszy. Właściwie trzy książki, ale z tego dwa tytuły pamiętam. To jest Zemsta kobiet i Łąka umarłych. On jest historykiem, bardzo często w swoich książkach gdzieś ten kontekst właśnie historyczny zawiera. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Pięknie książka oczywiście wydana, to jest wydawnictwo Lira, więc będziemy o tej książce podczas tego vlogu na pewno opowiadać. A ty, Małgośku, co? Będziesz słuchać? A Małgośka słucha i trochę czyta i to będzie Simon Beckett. O, kryminały? I Zapach śmierci. To jest pierwsza książka. Jak wiecie, ja z Beckettem jestem bardzo mocno poukładana. Bardzo lubię tego pisarza. Kryminały, które tworzę, dla mnie mają taką specyficzną aurę i absolutnie trafiają w każdą część mojego wymagającego umysłu. Ale to może teraz, jak będziemy startować do Zielonej Góry, to już sobie go włączymy. Jeszcze ten filtr. Pewnie, dobra. Możemy jak najbardziej. I nie będę nic o nim mówić, bo nie ma też co mówić, po prostu jest kryminał. Natomiast druga książka wydaje mi się zgoła inna i zdecydowanie ciekawsza, chciałam powiedzieć. No nie chciałabym zawieść żadnych miłośników tutaj kryminałów, absolutnie nie. Druga książka jest po prostu z innego gatunku i to jest Kwiaty Orientu, reportaż oczami kobiet o Japonii. Każdy z nas ma troszkę inny system czytania. Daniel czyta troszkę lżejsze kryminały, przeplatając je trochę cięższymi książkami właśnie na temat jakieś biograficzne, górskie. Natomiast ja moje kryminały przeplatam reportażami i książkami psychologicznymi. Chociaż ja cały czas jestem bardzo, bardzo zakochany w literaturze. Piękny. Wiem, ale jakoś się tutaj do Danielku nie udaje. No ile tam tej pięknej czytasz, tak? No, poza kanałem też trochę czytam. No dobra, nie w tym rzecz. Poza kanałem to byś opowiedział, mój drogi, chciałam zauważyć. Dobrze. No w każdym razie, więc czytam o tych kobietach, o tym, jak było w Japonii, jak jest w Japonii, z czym one się musiały mierzyć i czy te nasze drogi, mimo totalnej różnicy kulturowej, rzeczywiście, że ta różnica kulturowa tak mocno wpłynęła na to, jakie my kobiety jesteśmy, byłyśmy w Polsce, a jakie one są, były w Japonii. Ciekawe. Tym bardziej, że ta rzeczywiście literatura japońska, literatura azjatycka... Baśka do nas przyszła. O, rany. Ale będzie awantura. Baśka to jest pies sąsiadów. Baśka to jest pies naszych sąsiadów. Ale jak to jest możliwe, jak ja zablokowałem ten płot? No nie wiem. Słuchajcie, to my idziemy szybko ratować Arię z opresji... Czyli naszego kota. ...zębów Baśki. A o, wam życzymy miłego dnia. O Jezu, ale ten początek vloga... Chodź, Arka, dawaj go. Szybciutko. Chodź, bo będziesz miała atak.
No, dobra. Kot uratowany jest w domu, Baśka sobie śmiga. Jeszcze się pożegnam. Po naszym ogrodzie, a my jedziemy do pracy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa. Będziemy Wam dużo opowiadać o tych książkach. Cześć. Pa. Dzień dobry. Dzisiaj trochę z innego miejsca, ale cały czas jesteśmy na próbach w teatrze. Jutro mamy premierę. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie na Starą Kobietę Wysiaduje do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Spektakle są grane w październiku, także na pewno na stronach teatru to znajdziecie. Ale przychodzę do Was troszeczkę poopowiadać Wam o tej książce. Cisza w pogramce, Marcin Pilis. Mamy rok 1943. Jesteśmy
na granicy polsko-ukraińskiej, w małej wioseczce Pogrance, która ma taką siostrzaną wioseczkę ukraińską o nazwie Połap. I tak naprawdę jesteśmy w przededniu eskalacji tego wielkiego konfliktu. To się wszystko, to są rejony Wołynia. I mamy dwie siostry, które kochają się w jednym chłopcu. Ten chłopiec jest młodym banderowcem, czyli jeżeli ktoś pamięta historię, to wyglądało to mniej więcej tak, że na te pograniczne wsie przyjeżdżali właśnie ukraińscy banderowcy i próbowali namawiać młodych ludzi do tego, aby przygranicznych Polaków po prostu eliminować. Straszne czasy. Jest coś takiego w tej książce od pierwszych stron, że czuje się, że to wszystko tak gęstnieje, że ta atmosfera prowadzi właśnie do jakiejś tragedii, do tej eskalacji, która zakończy się właśnie tą krwawą niedzielą. I fajne jest w tej książce, oprócz języka, który jest czasem odrobinę poetycki, czasem bardzo dosadny, czasem niezwykle dobrze charakteryzujący postaci, ale też z dużą ilością odnośników do historii. Są nazwiska oficerów, zarówno polskich, jak i ukraińskich, którzy brali w tym udział. I są te dwie siostry, które kochają się w tym młodym właśnie banderowcu. I każda, jedna z nich ma to szczęście, że spotyka się z nim. Chodzi na spacery w okolice jakiegoś zagajnika. Druga z sióstr tylko zazdrości. Wyobraża sobie, jakby to było, gdyby ona była na miejscu Marysieńki. Jest to też bardzo ciekawa rzecz, bo bardzo dokładnie opisująca nastroje rodzin, które mieszkają w tych pogranicznych domach po polskiej stronie. Aż troszkę jestem zdziwiony, że nie słyszałem o tym autorze wcześniej, bo ja bardzo lubię historię, bardzo lubię książki, które nawiązują do rzeczy, które miały miejsce, które mają jakąś dokumentację właśnie postaci. I jestem w tym momencie, kiedy wspomnienia czy też historia, która opisuje właśnie dzieje tych dwóch siostr, w pewnym momencie się kończy, czyli w niedzielę, w którąś niedzielę sierpnia 1943 roku, kiedy na horyzoncie pojawia się ta czerwona łuna, która zwiastuje tą wielką tragedię i nagle przeskakujemy do roku 1963 i mamy pewną postać, kobietę, która wraca do tej właśnie wioseczki Pogranki i zaczyna sobie przypominać i wciąga nas w te wspomnienia. Nie zdradzam wam celowo, kim jest ta postać, bardzo łatwo odgadniecie, ale jestem bardzo zafascynowany tą książką, bardzo jestem zafascynowany językiem. Mamy tutaj dużo takich bardzo zrozumiałych, ale tych takich wtrąceń językowo-ukraińskich, co jeszcze bardziej to napięcie buduje, ten konflikt, te podżeganie właśnie tych dowódców, banderowców do tych eliminacji tych Polaków. To wszystko jest takie bardzo trudne, ale historię trzeba znać, co by tych błędów nie popełniać. Bardzo, bardzo mi się podoba. Czytam dalej i zobaczymy, co tam słychać u Małgoszki. To znaczy, wy zobaczycie, chociaż trochę ja też. Cześć. Witajcie, kochani, moi drodzy. Daniel, jak widzicie, w teatrze ciężko pracuje, natomiast ja w domeczku. Taki podział ról. Patriarchalny. Nie, absolutnie nie. Trochę sobie żarty stroję. Słuchajcie, przyszłam opowiadać o książkach, które aktualnie są na moim tapecie. Tak powinnam powiedzieć? Akurat mam je na tapecie. Wzięłam je na tapet. O, może tak. I zacznę od... Kurde, coś źle tutaj. Dobra. I zacznę od Zapachu śmierci Simona Becketa. Jest to szósta część serii o antropologu Davidzie Hunterze. Tak jak możecie się domyślać z wcześniejszych moich publikacji, to jest to autor, który do mnie przemawia. Jego kryminały, thrillery kryminalne nie są pozbawione emocjonalności, nie są bardzo mocno krwawe, a jednocześnie ta doza psychologiczna
postaci, rozkminianie, kto jest kim, dlaczego taki jest i ta cała warstwa właśnie psychologii, to jest dość mocno rozbudowana, co ja w kryminałach niezwykle cenię. Poza tym język jest niezwykle komunikatywny, jest prosty, jest taki, jakbyśmy słuchali opowieści, nie wiem, kogoś znajomego, który mówi nam o jakiejś tam sobie właśnie historii. Możemy z nim podyskutować o tym, możemy zadać mu pytania i tu w tej książce jest coś podobnego, w tej książce, w ogóle w książkach Becketa jest coś podobnego, że ja sobie myślę jakieś pytanie i tak naprawdę na kolejnych stronach mam odpowiedzi. I to jest fajne. W tej historii chodzi o to, że pewnego razu do Davida Huntera dzwoni stara znajoma i prosi go o pomoc przy pewnej sprawie znalezionych zwłok w starym szpitalu, który już od dawna jest nieczynny. No i okej, wszystko wydaje się proste, aczkolwiek, jak się możemy domyślić, takie proste nie jest. W tym szpitalu natykają się panowie policjanci i nasz David Hunter na kolejne zwłoki i kolejne zwłoki. Fabuła sama jest niezwykle ciekawa. Nie będę dalej mówić, co się dzieje, bo tam są różne zwroty akcji, oczywiście fałszywe tropy, mylimy te ścieżki, dróżki, sami próbujemy odpowiedzieć na pytanie, kto jest mordercą i dlaczego, bo to oczywiście nie wychodzi. I do momentu jakby poszukiwania głównych sprawców, tych morderstw, sprawców, czy też sprawcy, bo to tak naprawdę nie jest jasne, ja jestem w momencie, w którym nasz David Hunter pomaga pewnej starszej kobiecie, która mieszka w niedalekiej okolicy od tego szpitala, a okazuje się, że ma schorowanego ciężko syna, który miał wcześniej udar i ona sama sobie próbuje poradzić z tym synem i z życiem. Tak się składa, że ona jest byłą pielęgniarką, pracowała chyba przez chwilę też właśnie w tymże szpitalu, no ale generalnie nie chce żadnej pomocy. Jest taka dość mocno buńczuczna i taka, wiecie, harda baba. I tu się też wszystko skleja. Jakby dochodząc dalej, ja na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, to nie, ponieważ tego się spodziewałam. Spodziewałam się kawałka świetnego kryminału i czekam na rozwiązanie tych całych sytuacji. Kto jest mordercą? Czy są mordercy? Co się wydarzyło? Te pierwsze zwłoki były zmumifikowane. Dziewczyna, którą znaleźli, była jeszcze w ciąży, więc to jest dodatkowo dające trochę więcej grozy i takiego przerażenia dla mnie. No i kolejne zwłoki, które są z pozoru niepowiązane z tymi pierwszymi. Co się będzie dalej działo? Nie wiem, zobaczę. Bo jak wiecie, dla mnie kryminał ma wtedy sens, kiedy ja mogę sama przynajmniej próbować odnaleźć morderców lub mordercę i nie jest to ktoś, kto nagle spada nam jak gwiazdka z nieba i mówimy, a bo to ten, bo on go poznał tam w 94, a teraz mamy 2021 i dlatego tam była ta cała ścieżka, nie? A my wcześniej nie mieliśmy pojęcia o tym, że właśnie o tej postaci. Więc czekam. Jestem niezwykle zaciekawiona, czy tempo, czy poziom wzrastania właśnie tego niepokoju, tego zainteresowania nie opadnie. Na razie bardzo mi się podoba. No i kolejna książka to są Kwiaty w pudełku, czyli opowieść o kobietach w Japonii. Reportaż jest napisany dla mnie bardzo rzetelnie, z wielu punktów widzenia. Oczywiście kobieta jest tutaj w centrum. Jest bardzo dużo faktów dotyczących Japonii. Jest bardzo wiele elementów, które przewijają się oczywiście historycznie, jeśli chodzi o Japonię. To jest niezwykle fascynująca opowieść o tych kobietach. O kobietach, które w takim momencie jestem, które poświęcają całe swoje życie dzieciom i pracy. Mężczyźni również to robią, przy czym w momencie, w którym autorka opowiada tę historię, cały ciężar prowadzenia domu spoczywa na kobiecie, a mąż ma zarabiać pieniądze i nawet jak wraca do domu, bardzo często wraca do domu tylko na weekend lub raz na jakiś czas, to już tak naprawdę jest tylko osobą, którą się trzeba też zaopiekować, a na kobietach spoczywa cała, no to tak naprawdę cała organizacja miru domowego, obowiązków szkolnych, no to jest dzieciaków, to jest dla mnie to bardzo niesprawiedliwe, no z gruntu niesprawiedliwe, wiecie, ja jestem za tym, żeby rzeczywiście ten podział ról był taki
do dogadania się między partnerami, no bo to jest, uważam, najważniejsze, tak? Jeśli taką decyzję partnerzy podejmą, że kobieta siedzi w domu, jest to w zgodzie z jej potrzebami, z jej, no z nią, to okej, nie mam z tym żadnego problemu. Każdy ma prawo to życie ułożyć tak, jak mu najwygodniej, żeby nie ranił tylko innego, a mężczyzna zarabia pieniądze, to też jest okej. Natomiast tutaj wyłania się taki obraz bardzo nieszczęśliwych kobiet, przy czym no przecież wiemy wszyscy, że nie każda w takiej roli jest aż tak nieszczęśliwa. Bardzo często one są uczone od dawien dawna, jak powinno wyglądać życie kobiety. No wiadomo, środowiska, w których się dorasta, mają na to wpływ. Jest to absolutnie na ten moment piątkowy reportaż dla mnie. Z tą wielowątkowością, opisującą kobietę w Japonii pod wieloma aspektami. Wiele tematów dotyczących kobiet jest poruszanych. No właśnie, między innymi ten podział ról, między innymi to, jak kobieta jest marginalizowana w społeczeństwie, jak małżeństwo jest świętością i można mieć na przykład kochankę, a do żony przyjeżdżać raz na jakiś czas. To są takie bardzo mocne przekazy, bardzo dotykające mnie też rzeczy, no niezwykłe, na pewno takie, które zmuszają do myślenia i zmuszają do zastanowienia się, ja się zastanawiałam nad swoją rolą w życiu, jeśli chodzi właśnie o te aspekty, które są poruszane w książce, właśnie podział tych ról domowych. Chodzi o to, na ile to, jak ja się wychowałam, skutkowało tym, jaką ja drogą poszłam. I to też odszukuję w tym reportażu. Jestem ciekawa, jakie jeszcze tematy będą poruszane w tej książce, natomiast bardzo mi się na razie podoba. Jest niezwykle... odczuwam duży obiektywizm autorki. Nie czuję, że ona jest jednostronnym arbitrem i rozsądza, że musi być tak albo inaczej. Nie. Ona w zasadzie zadaje pytania i bardzo wiele tych pytań pozostaje trochę bez odpowiedzi. Właściwie sami sobie na te pytania odpowiadamy, czytając to, co jest dalej i mogąc wyciągać wnioski. Na razie szapoba, naprawdę jestem zaskoczona, że ten reportaż o Japonii i o kobietach w Japonii jest taki do mnie przemawiający. Zobaczymy, jak będzie dalej. Aha, chciałam Wam jeszcze powiedzieć. Słuchajcie, mamy dla Was materiał z Danielem, który umieścimy za chwilkę po mojej wypowiedzi, a to mianowicie materiał z zeszłego roku, z naszego pobytu na planie filmowym Wesela Pana Smarzowskiego, bo razem z Tolcią dostałyśmy się na casting dla statystów i miałyśmy okazję wziąć udział właśnie w tym wielkim, cudownym przedsięwzięciu filmowym. Więc pokażemy Wam to, co już aktualnie możemy pokazać. Czekaliśmy na film, czekamy, czy wypatrzymy się gdzieś tam wśród tego tłumu, aczkolwiek charakteryzacja robi swoje. No i zobaczycie, jak to wyglądało z naszej perspektywy. No i jak wyglądaliśmy wszyscy rok temu, kiedy jeszcze nie marzyliśmy o tym, żeby być literackimi. No to tyle. Mam nadzieję, że będziecie się bawili na planie równie dobrze jak my. Do zobaczenia na podsumowaniu. Pa! Tolu, gdzie się teraz znajdujesz? Jestem w Nieszawie, w Ciałcinku, na planie filmowym. Także myślałyśmy z Zuzią, że to będzie fajna odskocznia do vloga. Pewnie widzicie to za rok. Także no wiecie, trudno, pewnie wszystko się pozmieniało. Jestem w ogóle ciekawa, jak ja będę to oglądać za rok. A poczekaj, ja to pokażę, jak wyglądasz, Tola. Tak naprawdę no nie jesteś Tolą chyba, co? Tak, nie jestem Tolą, jestem Franek. Ochrzczono mnie na planie jako Franka, jestem Frankiem. Także słuchajcie, grube rzeczy się dzieją i to jest tak fajnie. Poczekaj, ja to pokażę resztę. I wszyscy są poprzebierani i to jest mega klimatyczne.
Dzień dobry. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj w zupełnie innym miejscu, ale wczoraj była premiera Starej Kobiety Wysiaduje w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Jesteśmy po cichaczu na scenie, ale nie mówcie nikomu. Właśnie. Zostawiamy to w tajemnicy, bo scenografia cały czas jest, bo gramy dzisiaj wieczorem jeszcze jeden spektakl, ale Małgośka ze mną jest i korzystając z tej okazji podsumujemy tego vloga. Mówię trochę ciszej, bo boję się, że ktoś wejdzie i nam przerwie. Słuchajcie, to może ja zacznę, Małgosiu. Cisza w pogrance, Marcin Pilis. Jestem bardzo poruszony tą książką. Zbiegło się to z premierą filmu Smarzowskiego, bowiem tematy poruszane u Smarzowskiego i w książce pana Marcina Pilisa są zbieżne. Trochę wam opowiadałem o tym w takiej aktualizacji poprzedniej, natomiast ta książka, po przeczytaniu jej do końca, losy tej rodziny, losy sióstr, które trwają do 2003 roku i tak naprawdę te tajemnice w tej książce są odkrywane dosyć powoli. Te zdarzenia, które miały miejsce właśnie podczas rezi ukraińskich band, UPA, banderowców, one mają swój ogromny kontekst, oczywiście też historyczny, natomiast pan Marcin to opisuje, dawkując nam trochę tych emocji. Więc przerywa niektóre wydarzenia, przenosząc nas w czasie do wspomnień, do lat 60., do lat później właśnie 2000, kiedy żyje cała ta rodzina. Będziecie na pewno to odkrywać, bowiem to jest książka ważna. Ważne są tematy, ale sposób napisania tej książki to nie jest taka oczywista chęć bazowania na wielkich zdarzeniach i szukania dobrego, nośnego tematu. Nie. Słuchajcie, to jest kawał literatury, to jest bardzo dobrze napisana rzecz, to jest przerażająca historia, ale też losy ludzi, którzy są opisani w tej książce, one odciskują takie piętno na ich życiu, taki kamień u szyi i nie można z tym czasem żyć. Jestem bardzo poruszony, jestem bardzo smutny, wzruszony. No, targają mnie ogromne emocje i naprawdę nie mogłem się oderwać od tej książki, czytając tę historię, biorąc jako taki widz z zewnątrz udział w tych krwawych jatkach, w tych emocjach ludzkich, w tych ucieczkach, w tych chowaniach się po kątach, po stodołach, wyciąganiu tych ludzi. Zachęcam Was bardzo, bardzo mocno do tej lektury. Pamięć jest rzeczą straszną, ale niezwykle potrzebną. Gratuluję Panu tej książki, gratuluję wydawnictwu, że wydajecie ważne rzeczy, ważne książki, ważną literaturę i sięgnę po kolejne pozycje, po te wcześniejsze pozycje napisane również przez pana Marcina. Wiesz co, ja ci powiem, że tak trochę o tym, co opowiadałeś, przysłuchiwałam się teraz i powiem ci, że przeczytałam u Karoliny Korwin-Piotrowskiej taką rzecz, że te rzeczy, o których ty mówisz, o których opowiada pan Smarzowski w swoich filmach, te rzeczy, które są tak trudne dla nas jako narodu polskiego, to nie jest tylko nasza domena. I to też warto podkreślić, że po prostu zdarzają się w świecie ludzie, dla których czasami to jest pstryk, nie? Że ktoś tylko da taką możliwość, mordujcie, palcie, niszczcie i oni to robią, bo to samo się działo w Rwandzie, w Jugosławii, nie wiem, na Ukrainie. Ta nasza historia to jest tak naprawdę historia, która dzieje się na całym świecie. Akurat pan Marcin mówi o tym, co się dzieje u nas, co się wydarzyło u nas. I trzeba się po prostu z tym zmierzyć. Ja wiem, że za chwilę pewnie pojawią się różne komentarze, bo i też takie mieliśmy, ale słuchajcie, no nie da się... To jest nasza historia. Tak, nie da się budować przyszłości, nie mierząc się z historią, nie przyznając się do niej i dzięki temu możemy pójść do przodu. Możemy się nauczyć, jak lepiej, jak piękniej, jak mądrzej żyć, chociaż ta droga wcale nie jest prosta. Nie, masz rację. Tu w tej książce też jest opisane, jak tym młodym, 17-18-letnim banderowcom z trudem przyszły pierwsze morderstwa, ale trzecie
już szły zupełnie od tak. Przerażające. Ja jeszcze chciałam nawiązać, przepraszam, że tak cię tutaj trochę wybijam może, ale chciałam nawiązać do starej kobiety, która wysiaduje, bo wczoraj byłam na tej premierze, za chwilę powiem o chwilkę o swoich książkach. I a propos tej pamięci i tej historii, niezwykle poruszył mnie ten spektakl. Jeśli mogłabym was do niego zachęcić, jeśli będziecie mieli szansę być tu we Wrocławiu, to jest to naprawdę kawał wielkiej historii. Mhm. Bo pan Grzegorz Bral, czyli reżyser, wplótł tak wiele rzeczy. Sztukę tę napisał Tadeusz Różewicz i jestem zdziwiona i poruszona sytuacją, że ona jest tak aktualna. Mhm. Pan Grzegorz dołożył do niej obrazy. Nasze współczesne obrazy, śmieci, które zalewają planetę, wszystko to, co jest dla nas tak naprawdę teraz się wydaje ważne, jak seks, jak nie wiem, konsumpcja, pieniądze, władza, manipulacja. Dokładnie, on to włożył. Aż dziwne to jest, tak? Tadeuszowi Różewiczowi pod pióro, mam wrażenie. I to się wszystko tak pięknie zazębiło. Przyjdźcie na ten spektakl. Może to jest takie szerokie nawiązanie do książki, o której mówiłeś, do tych rzeczy, o których mówimy. Ale właśnie w tej inscenizacji tej historii jest. Tak. Są takie obrazy, które mówią tak. Pamiętajmy o tym, co się zdarzyło i pamiętajmy, w jakim miejscu jesteśmy. Ten spektakl, ta sztuka Różewicza, jest to pewna apokalipsa. Tak. I pewnie każdy ją interpretuje inaczej. No Grześ zinterpretował ją w taki sposób, że rzeczywiście no, nie można zostać obojętnym. Słuchajcie, polecamy wam bardzo tą książkę. Bardzo ważna rzecz. Bardzo pięknie napisana. I żeby nie było tak poważnie, Małgośku, a jak z twoimi książkami? No? Ja, Simon Beckett, dużo właśnie, wam o tej kryminał. Książce mówiłam. No, powiem wam tak. To jest ta seria o detektywie Hunterze, o patomorfologu, kurczę, o kimś tam z kryminałów. Ojejku, ale się zakręciłam, wybaczcie, bo emocji po prostu od wczoraj jest bardzo dużo. O Davidzie Hunterze. Oho, chyba ktoś nas nagrał. Chyba ktoś nas zaraz wygoni. Dobra, to powiem szybko. Tak. Słuchajcie, to jest Gwiazdeczki 3. I niech wam wystarczy moja aktualizacja poprzednia. Natomiast jeśli chodzi o kobiety w Japonii i kwiaty w pudełku, to jest mocna rzecz. Tak, trochę ja słuchałem, też cały czas, tak. Cały czas będę mówić, że jest to książka, która jest wielowymiarowa. Pewne elementy można przełożyć na nasz kraj, na nas, na kobiety w Polsce, oczywiście historycznie. Natomiast... A i tam chowali po szufladach to wszystko, bardzo, nie? Zamiatali tam, pod dywan. Tam za Polska to jest... Tak, to jest taki mały Miki, przepraszam, że tak nawiązuję do tego. Natomiast zdecydowanie jest wiele elementów, które dzieją się też u nas, oczywiście uwarunkowane kulturowo, ale też tam jest powiedziane, że ta historia, którą każdy naród prowadzi, tak? No, zaczynamy go od jakiegoś punktu notować, tą historię. I każdy z nas pisze ją teoretycznie na swój sposób, ale praktycznie wiele tych elementów jest zbieżnych, dlatego że tak naprawdę ludzie na każdym, kurde, może to taka śmiała teza, w każdym zakątku świata są do siebie bardzo podobni. Bardzo. Bo źli ludzie są źli, czy w Polsce, czy w Stanach, tak, czy gdziekolwiek. Tak, ale pamiętasz, jak opowiadałem ci tą historię o tych plemionach. Które ze sobą tak mocno i pięknie współpracują. Dobra, musimy kończyć. Uciekamy, trzymajcie się ciepło. Cześć! Pa!